Witam wszystkich serdecznie w dniu dzisiejszym. Zobaczymy tego nowego patcha, w zasadzie te patch notes od EA Sports z racji tego, że dość ciekawe rzeczy się dzieją. Także tak, zacznijmy sobie od początku. Tutaj jeżeli chodzi o te zmiany, no to jest FIFA Ultimate Team. Z tego co widzę, dodali jakiś przycisk pomocy, cokolwiek to będzie znaczyć. Weźmiemy sobie to na full screen w ogóle, żeby było lepiej widać. Poza tym jeszcze jakiś tam zakładkę profilu, też nic ważnego tak naprawdę. No i naprawili problem, że radar może czasem znikać w trakcie meczu, tak? Rzeczywiście było takie coś, że jak grasz, a to nagle ci radar się jakoś, kurde, znika, nie? I to było denerwujące. Jeżeli to naprawi, to bardzo dobrze, bo to jest irytujące. Ale dobra, przechodzimy do spraw, które są naprawdę ważne, a nie jakieś tam radary. Że tutaj mamy zmiany w gameplayu. Po pierwsze, tutaj jeżeli grasz z oponentem, który używa nieustannego pressingu, twoi zawodnicy sterowani przez AI będą próbować się lepiej pokazywać do podań. Zdecydowanie będzie dobra zmiana, ponieważ głównym problemem, jeżeli przeciwnik używa nieustannego pressingu, jest to, że twoi zawodnicy stoją jak kurwa widły w gnoju i nie ma do kogo podać. I jedyne co możesz zrobić, to czasem wykopać piłkę górą, licząc na to, że ci główka siądzie, nie? No ewentualnie, no jak jesteś jakiś giga skillerem, no to może jakoś jesteś w stanie oponenta minąć, nie? Ale to jest gigantycznie ciężkie ogólnie w takiej sytuacji, giga ryzykowo. Poza tym, jeżeli zawodnik sterowany przez CPU będzie aplikował nieustanny pressing do posiadacza piłki, ale nie wygra tej piłki, wtedy po prostu będzie się wracał na pozycję dłużej. Także to też jest dobre, bo tutaj znowu będziemy mieli luki w obronie, tak? Jeżeli oponent będzie to używał, po prostu łatwiej będzie to skontrować, łatwiej będzie strzelić bramkę czy wyprowadzić jakąś akcję, także też dobra zmiana. Zmniejszono zanik staminy o 11,7% dla taktyk używających pressingu. I powiem tak, no jakby spoko, bo ta stamina i tak nic nie dawała, tak? Tutaj nawet jak chłopy oddychali rękawami, to i tak zapierdalali tym pressingiem, że chuja mogłeś zrobić i tak. Spoko, jakby wyjebane w to. W niektórych sytuacjach posiadacze piłki będą w stanie, będą mieli większą szansę na zachowanie posiadania piłki, jeżeli są presowani z tyłu przez obrońcę. No i to jest też jak najbardziej dobre z racji tego, że ja też czasem miałem taki problem, że po prostu byłem normalnie plecami do oponenta, a ten mi tak jakoś plecami wchodził. No i przy pressingu też to ma związek z tym pressingiem, tak? No jeżeli oponent cię presuje, to ty się odwracasz do niego plecami i też łatwo było temu oponentowi zabrać piłkę z tyłu, tak? Także to również jest oczywiście dobra zmiana, chociaż to też zależy. Z drugiej strony, jeżeli oponent będzie walił lagę na pałę, a my będziemy próbować go dogonić, nie będziemy mu mogli zabrać piłki, no to też będzie lipa, ale i tak tak naprawdę było ciężko z tym tematem, także no cóż. Ogólnie jeszcze jedna sprawa, którą warto tu zauważyć. Tutaj jest napisane, że chodzi tylko o nieustanny pressing, także no jeżeli ktoś będzie używał pressingu po utracie piłki i będzie tak jak było, no to w zasadzie też do chrzanu ta zmiana się nadaje, nie? Ale miejmy nadzieję, że tylko tak napisali, a przy każdym pressingu nasze AI nie będzie jebanym debilem, kurwa, jeden z drugim. Pozostałe tutaj zmiany, też parę ciekawych kwestii jest. Po pierwsze, to jeżeli będziesz chciał na przykład gonić, czy tam przeciąć podanie typu lofted, tak? No tutaj lofted true pass to jest podanie, które naciskasz dwa razy trójkątem, czy tam Y na padzie od Xboxa, albo trójkąt na padzie od PlayStation dwa razy, no to jest podanie prostopadłe typu lofted, czyli takie podrzucone, nie, podcięte czy coś takiego, to wtedy twój obrońca mógł spowolnić bieg. No tak było i to było chujowe, także jeżeli to naprawią, to zajebiście. Zaadresowano, że tak powiem, naprawiono teorii, nie, no, no powiedzmy, że będę mówił, że naprawiono, ale czy naprawiono, to się okaże jak patch. Naprawiono sytuację, kiedy piłka wracała do zawodnika atakującego, kiedy obrońca wykona odbiór piłki. No powiem tak, no. Aktualnie w tych FIFA-ch, no to zawsze tak było, że te odbiory były popierdolone i nie działały dobrze. Też nie mam wielkich oczekiwań co do tej zmiany, ale jeżeli chociaż w lekkim stopniu to poprawi sytuację, to i tak będzie dobrze. To jest rzeczywiście plaga. Podchodzisz obrońcą, on jakoś tak, kurde, nie umie tego brać, piłka wraca do oponenta, no sobie strzeli bramkę. Ty zrobiłeś wszystko dobrze, a i tak jesteś w dupie. Kurwa. I tyle. Przy kickoffie zespoły z wysoką linią defensywną mogły zbliżać się za blisko do boiska. Każdy na początku robi pułapkę offside'ową, żeby niby zapobiec kickoffowi. I tak to pewnie nie zrobi z niskim kickoffem, ale dobra, jeżeli cokolwiek zmieni, to spoko.
W niektórych sytuacjach używanie player locka, kiedy grasz custom music controls, czyli z innym sterowaniem niż domyślnie, może tutaj skutkować niechcianymi akcjami, tak? Czyli po prostu jak naciśniesz player locka, to ci zawodnik zrobi coś innego. No typowa akcja przy wielu rzeczach w tej grze, także no spoko, tak? Kiedy się przełączamy chyba na zawodnika bez piłki, to wtedy zawodnik CPU może jakieś niechciane robić, czy to podania, czy tutaj sztuczki, tak? Prawdopodobnie to jest coś takiego, że podajesz do hopa, wcześniej nacisnąłeś jakąś, powiedzmy, komendę i ona łapała się później. Tak naprawdę nie wiem, jak to wygląda, no w sumie spoko chyba, no. Zaadresowano instancję przez jakieś... Poprawiono po prostu pojedynki fizyczne, tak, i animacje przy pojedynkach fizycznych zostały naprawione, tak, niektóre były złe animacje. Okej, spoko. W niektórych sytuacjach szybki rzut wolny nie mógł być wykonany od razu i przechodził do normalnego rzutu wolnego. I kurwa, mamy pierdolony styczeń i oni dopiero teraz to kurwa naprawili, no, w końcu. Bo już mnie taka kurwica brała. Nie możesz zagrać od razu, musisz czekać, aż animacja wejdzie, aż się ustawią, aż ten zawodnik przyjdzie, bo to było zbugowane, także ten gaz wreszcie. O ile to zadziała. Czasami semi-assisted trupas, czyli podanie półasystowane na dobieg mogło być, że tak powiem, zagrane poza boiskiem. To się zdarza nagminnie, to się zdarzało nagminnie. W poprzednich FIFAch też to było, także jeżeli to chociaż w pewnym stopniu będzie naprawione, to spoko, bo często masz takie sytuacje, gdzie masz otwarte, bardzo logiczne podanie prostopadłe i to wyleci albo do bramkarza, albo wyleci za boisko. A z drugiej strony masz absolutnie kurwa bezsensowne podanie, kurwa z 5 kilometrów i ono idealnie do nogi napastnika przechodzi, także no, no dobra, git. Usunięto animację główki, które mogły wystąpić, kiedy naciśnięto po prostu przycisk główki, ale ten zawodnik praktycznie nie walczył o piłkę, tak? To powinno poprawić rzuty rożne, tak? Bo rzuty rożne w tej grze jest naprawdę jedna wielka loteria i ci zawodnicy po prostu czasem kompletnie robią te animacje w cały świat. Jeżeli tu poprawi, to bardzo dobrze. Robimy te omówienie patcha, nie wiem jak to wyjdzie, ale jako że serwery i tak nie będą działać do 16, to całą kurwa do roboty, nie? Dobra, lecimy dalej. W niektórych sytuacjach AI CPU mogło nie wygrać piłki, kiedy zawodnik kierowany przez człowieka tutaj się zasłaniał. No powiem tak, kurwa, nie wiem na chuj wy to robicie. Po cholerę, kurde, każecie ludziom grać te squad battles. To jest naprawienie jakichś gliszy squad battles, kiedy zawodnik oponenta kierowany przez AI po prostu cię nie atakuje. I według mnie to powinno zostać, tak? No dajcie spokój, no. Nastrzelasz temu botowi kurwa 20 bramek i ty musisz czekać do końca tego meczu, tak? No to nie wiem, niech zrobią tak, żeby po prostu można było chociaż to przeczekać, a najlepiej jakby było takie coś, że jak mu strzelisz kurwa 5 bramek albo 10 nawet, to mecz się kończy kurde zwycięstwem i można przejść dalej, bo naprawdę trzeba te całe mecze przeczekiwać, a to nie ma sensu, nie? Także tej zmiany fanem nie jestem, nie oszukujmy się. Naprawiono sytuację, kiedy zawodnik posiadający piłkę przebiegał przed piłkę, kiedy próbował zdriblować, tak? To się zdarza nagminnie. Sam wczoraj miałem taką sytuację, także jak Garinczo chciałem jakąś rzutkę zrobić, a on po prostu przeszedł na piłkę i tyle, nie? I wyjebany, nie? Kurwa w leści, no także... Tak, dobrze, chociaż widzę ten zapis chyba 7 raz w tej FIFA w patch notesach, nawet jak to jest szóste, nawet jak to są szóste patch notesy, także no dobra, spoko. W niektórych sytuacjach goalkeeperzy sterowani przez AI mogli wykonać niedobre podanie, niechciane, złe podanie z goalkeeka. Dobra, okej, okay, jakby... Bot to może być petem i wywalone w to. A tak naprawdę, no dobra, no jeżeli ktoś gra karierki i to mu przeszkadzało, to okej, okay, nie? Ale nie sądzę, żeby komukolwiek to przeszkadzało. W niektórych sytuacjach po otrzymaniu podania zawodnik, który przyjął tą piłkę, mógł zostawać na jakiś czas nieresponsywny, tak? Czyli nie reagował na komendy. Tak. To się zdarza w chuj często i jeżeli to rzeczywiście naprawię sprawę, to zajebiście. Poprawiona logika sędziów dokonują decyzji o faulu w sytuacjach, kiedy offending player, to zawodnik atakujący jest bardziej nieofensywny, szybko poszedł od zawodnika, który trzyma piłkę. Nie wiem w zasadzie o co chodzi, ale dobra, naprawiajcie tych sędziów, bo tak trzeba robić, bo są też nieźli. Poprawiona logika sędziów, kiedy dokonują decyzji odnośnie ślizgów. Okej, spoko, nie ma problemu. FIFA World Cup.
Ktoś to gra w ogóle, kogo to wchodzi? A jak go wchodzi, to spoko. Główne audio i wizualia, a to wiadomo, dodali jakieś game face'y, jakiś menadżerów, coś tam, no spoko, jakieś tam nowe grafiki dali, spoko, zawsze spoko. Dodatkowo, tylko na PC-cie, jakiś kurde, siódmy odcinek mody na sukces i jej anti-cheatem, kiedy kurwa pierdoleni cheaterzy w dalszym ciągu w tej grze robią młyn, także good job. Good job EA, nie? Na Xboxie Series S tutaj jest informacja, że niby grafika może być troszeczkę lepsza, także spoko, tak, no ja tam słyszałem, że jakąś tam aktualizację kiedyś dał Microsoft, że niby więcej pamięci jest do wykorzystania przez deweloperów, także to pewnie ma z tym związek, spoko, jak gracie na S, to fajnie. Poza tym w niektórych sytuacjach przy kickoffie ustawienia pada mogły się zresetować. No jeżeli to naprawi ten giga kurwiający błąd, że po prostu co jakiś czas się randomowo losowało ustawienia, to świetnie. Naprawcie to, proszę was. No i dodatkowo jeszcze jakiś tam, to chyba jest, że tam dostali info i nad tym działają. Jeżeli limit meczów są ustawione, że tak powiem, i osiągnięte, to wtedy informacja o tym, że masz limit meczu, nie mogła być zamknięta. Powiem tak, wyjebcie kurwa w kosmos te pierdolone limity meczów. Pozwólcie nam grać kiedy chcemy, jak chcemy i ile chcemy. A nie kurde, masz turniej taki i taki i masz 4 mecze do rozegrania na dzień i powoduje to, że każdy kurwa jest spocony bardziej niż w elitarnej dywizji rivalsów. Proszę was kurwa, wyjebcie to z tej gry. Elo. Workaround, no oczywiście jeszcze dali tutaj taką informację, że jest tutaj sposób na ominięcie tego, trzeba zamknąć i zrestartować FIFA 23, nie? Jeżeli chodzi o ten błąd, tak, bo te limity meczów, no to wiadomo. No i tutaj podziękowania za feedback, coś tam, dobra. Także powiem tak, ja oczywiście, jeżeli chodzi o te wszystkie patch notes od EA, ja kurwa nie mam do nich zaufania nigdy, bo oni w tych patch notesach, tak jak było z tą sytuacją na przykład, gdzie po prostu przy dribblingu zawodnik szedł dalej. Ja taki zapis widziałem w patch notesach kilkakrotnie i dalej jest to samo, także fajnie to brzmi na papierze. W sumie trzymam te kciuki, żeby oni to rzeczywiście zrobili, szczególnie z tym pierdolonym nieustannym pressingiem, bo to jest plaga tej gry i to psuje grę kurde do cna. Natomiast no oczywiście trzeba będzie poczekać na patcha. Może po tej 16 dadzą tego patcha, chociaż nie wiem, no to oczywiście niekoniecznie musi mieć związek, że jak skończy się ta konserwacja, to tego patcha dodadzą, tak? Ale jeżeli tak będzie, no to fajnie by było. Chciałbym jak najszybciej, żeby tutaj to gówno zwane nieustannym pressingiem zostało znerfione i tak, taki jest mój statement. Także no cóż, na pewno, że brzmi to dobrze i tak trzeba czekać na gameplay. Jeżeli rzeczywiście te kwestie zostaną naprawione, to krok w dobrym kierunku i tyle mam do powiedzenia. Także jeżeli film ci się podobał, to zostaw łapkę w górę, zostaw suba na YouTube, możesz też zostawić follow na Twitchu, możesz również tutaj dołączyć na Discorda, link masz w opisie. I jeżeli chcesz wesprzeć mój stream, mój kanał, moją pracę, dobra, mój content, to możesz również zostawić donata. Link również jest w opisie. Bardzo dziękuję z góry. Do zobaczenia następnym razem. Prawdopodobnie to będzie stream z otwierania jakichś tam paczek. Nie będzie tego dużo, bo nawet nie mam za bardzo jak tych paczek nastukać, bo jest konserwacja, ale może coś jeszcze ogarniemy. Ale coś tam będzie, jakieś zamiany się porobi, coś tam może, coś trafimy. Także live'ik tak po 20:30 myślę, że odpalimy coś koło tego. Dołączcie na Discorda, zostawcie obserwację czy suba, żeby po prostu dostać o tym informację od razu jak stream wystartuje. Jeszcze raz dzięki wszystkim i do zobaczenia później. Siemano.